Witamy naszych słuchaczy w magazynie japońskich filmów animowanych Manga Aryna. Dzisiaj, specjalnie dla Was, nasza ekipa zaprezentuje japońską wersję nieśmiertelnej bajki o czerwonym kapturku, którą chyba wszyscy pamiętamy z dzieciństwa. Tłumaczenie przygotował dla Państwa Leon Ziemniczak. Tyle tytułem wstępu. Prosimy bardzo, kurtyna! Dawno, dawno temu, za siedmioma górami Otaru, za siedmioma morzami Chasimaru, na wyspie Hoshimoto, w lesie Kaszaloto, żyła sobie dziewczynka o imieniu Czerwony Hoshi Kapturek. Była śliczną, małą dziewczynką, zawsze grzecznie słuchała swojej mamy, Matari Shaki i jak to w japońskich bajkach bywa, miała oczy na pół głowy. Pewnego ranka postanowiła wybrać się do lasu Washaki Marutu, do swojej babci Babiro Hamuru, w celu dostarczenia jej magicznego wywaru z oka potwora Kositrawu. Wyszedłszy o świcie, skierowała się w stronę wzgórz Hiroshi Zaru i po 15 minutach dotarła do rozdroża dróg nieopodal boru. Tu zatrzymała się, bo zaniepokoiły ją dźwięki dochodzące z kępy krzaków rosnącej nieopodal. Zdjęła więc magiczną pończochę i zaintonowała słowa zaklęcia. Z artefaktu w stronę roślin uderzył magiczny słup fosforyzującego światła. Po chwili rozległy się dźwięki i za roślin wynurzył się wilk Polsikato. To nachodzi moje domostwo! Zakrzyknął. A judo, wilku! Odkrzyknęła dziewczynka. Przepraszam, ale myślałam, że jesteś jakimś okrutnym potworem. Potworem? Ale skąd? Jestem Polisikato, wilk pogromca robota Tiszu Kaputu. Ale kim ty jesteś i dokąd zmierzasz? Jestem Czerwony Hoshi Kapturek i udaję się do mojej babci Babiro Hamuru, mieszkającej w lesie Washaki Marutu. A co niesiesz w tym malutkim koszyczku? Zapytał. W moim koszyczku mam wywar z oka potworu Kositrawu oraz magiczny korzeń z betonowego drzewa Fukarutu. Dasz mi trochę tych specjałów? Zapytał wilk, zbliżając się na odległość zionięcia z paszczy smoka Grugosza Narutu. Ani kroku dalej! Zakrzyknął Czerwony Kapturek. Bo użyję tajemniczego ciosu kopa w rylicochu! Po tej kwestii wilk rzucił czarodziejskie kosmiczne zwierciadło na ziemię, wymawrotał zaklęcie. Bydło! Po bydło! I zniknął w głębi. Czerwony Hoshi Kapturek, nie podejrzewając niczego, ruszył w dalszą drogę. Po 20 minutach był na miejscu. Roztaczał się przed nim wspaniały widok. Piękna, kwiecista łąka, na której w domku na 10 mackach mieszkała babcia Kapturka. Kapturek zapukał i usłyszawszy... Proszę! Wszedł do środka. W ciasnym pokoiku, na drewnianym laserowym łożu stojącym w rogu, leżała staruszka. Dziewczynka podeszła bliżej i za nie mówiła. Witaj, Kapturku! Przemówiła niby babcia. Wymamrotała dziewczynka. Żeby cię lepiej widzieć! Odpowiedziała Babiro Hamuru. Wykrztusił Czerwony Hoshi Kapturek. Żeby cię lepiej słyszeć! Słyszała odpowiedź. Duże zęby? Zapytała przechodząc do siebie. Jakim cudem mnie wcześniej zrozumiałaś? To dzięki translatorowi mowy gwiezdnego pancernika Koloshito! Odpowiedziała babcia. To zaniepokoiło dziewczynkę, gdyż babcia nie ruszała się z łóżka już od jakichś 5 zaćmień księżyca Yokomato. Nie mogła więc być na pancerniku Koloshito. Podejrzliwy Kapturek wyciągnął detektor wilków przebranych za babcię i usłyszał dźwięk alarmu. Ale ty jesteś wilkiem! Wykrzyknęła przerażona. Tak! Zjadłem twoją babcię, a teraz poza ciebie! Odparł wilk, rzucając na Czerwonego Hoshi Kapturka urok żaby Noshirazu. Biedna dziewczynka zdążyła tylko nacisnąć przycisk alarmowy wzywający leśniczego Misuchikazu i opadła z sił. Wilk pożarł dziewczynkę i zasnął. Obudził go krzyk strażnika lasu. Za podłogę gnoju, bo ci odstrzelę jaja! Spokojnie, należy powstrzymać przewoz domową! Odrzekł wilk. Pobiegnę ci się żartu! To za radzieckiego zajączka! Wrzasnął leśniczy i z jego magicznej laski o imieniu Poshikamatu puchnął na wilka strumień oślepiającego światła. Polisikato padł martwy na podłogę. Leśniczy wyciągnął zegarek, który dostał od japońskiego odpowiednika Jamesa Bonda, agenta Bonda Żu, i włączył w nim skaner rentgen. Zobaczywszy uwięziony w przewiach wilka, babcię i Czerwonego Hoshi Kapturka, natychmiast zadzwonił do szpitala. Po niecałych 10 minutach zjawił się doktor Ross z ostrego dyżuru, doktor Quinn nie dała rady i przy pomocy księżycowego miecza Oposhido wyciągnął obie ofiary wilka. Dziękujemy ci, doktorze Ross! Oraz tobie, leśniczy Misuchikazu! Zakrzyknęły obie, rzucając im się na szyję. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie ze swoimi gigantycznymi oczami.